Cześć, cześć. Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie na kawce z wróżką. Mam nadzieję, że się niedługo zgromadzimy i będzie nas trochę. Poczekajcie, bo ja tutaj jeszcze jestem na ustawianiu. O, proszę bardzo, na ustawianiu YouTube'owym, tak żeby też film nagrany został. Mamy poniedziałek, mamy godzinę 9, czyli kawę z wróżką, czas zacząć. Witam Black, coś i Meliska X, Izę i Czekolec i wszystkich witam. I słuchajcie, zaczniemy od energetyki, a potem przejdziemy w ogłoszenia. Mam nadzieję, że dobry dzień i dobry tydzień przed nami będzie. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma urodziny w tym tygodniu, to dawajcie znać. Będziemy dawać przesłania. Już w liczbie mnogiej mówię o sobie. Ha, ha, ha. Będę dawać przesłania. Znaczy, będziemy ja i karty o nich i tak będzie. A zaczniemy od energetyki tygodnia. Słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek, księżyc w znaku wodnika. I w ogóle w tym tygodniu mniej więcej pomiędzy 5:07 do 13:00 jest wschód słońca, więc wtedy właśnie 5:07, 5:13 możecie rozpoczynać swoje działania magiczne, magicznie działać na zasadzie przyciągania pewnych rzeczy do swojego życia, szczególnie dzisiaj w pełni. 5:07 już za nami, ale no, wiadomo, pełnia. Natomiast między 20:30 a 20:21 w tym tygodniu mamy zachody słońca. Oczywiście jest to czas jak gdyby na środek naszego państwa, bo to różni się minutami, jeżeli byśmy się przemieszczali, ale przyjmujemy czas ogólny, więc wtedy można wszelkiego rodzaju rzeczy typu odcinanie, odrzucanie magicznie działać. Także mam nadzieję, że tak działać będziemy. I dzień w znaku wodnika, zaraz zobaczymy, jakie energie nam wodnikowo będą towarzyszyły. Witam tych wszystkich, którzy dochodzą, witam Jasnowidza, Marzenę, witam Alisie, witam Magdalenę, Kpakule, witam, witam. Dobra, karta na dzień dzisiejszy. Jest to rycerz mieczy. Co nam daje rycerz mieczy? Rycerz mieczy daje nam dobre wiadomości, większe możliwości, szybkość i energię w działaniu. To powinien być dosyć dobry dzień. Co prawda, jak tak sprawdzałam ekliptykę, co tam się dzieje na niebie, to możemy być lekko nerwowi, możemy być lekko tacy poddenerwowani. Dobrze, już zciszone, bo słyszałam siebie dwa razy, ale ja mam w kartach dobre wiadomości, także spodziewajmy się, że niekoniecznie załatwiajmy bardzo ważne sprawy, niekoniecznie kupujmy sprzęty elektroniczne, taki to dzisiaj wibracyjny dzień, wibracyjna pełnia, ale jednocześnie rycerz mieczy wnosi bardzo dobre informacje, więc jeżeli czekamy na jakiś odzew od czegokolwiek bądź kogokolwiek, to ten rycerz mieczy da nam pozytywne odpowiedzi. Jutro, czyli we wtorek, również księżyc w znaku wodnika i mamy pusty bieg księżyca od 23:45 do środy do 4:27 rano, więc myślę, że oprócz nocnych aktywności, jeżeli jesteśmy wiedźmami, to dużo raczej robić nie będziemy. Natomiast zobaczymy, jaką energetykę ze sobą przyniesie tenże dzień właśnie. Mamy asa monet. Bardzo dobry czas na budowanie swojego potencjału w sprawach zawodowo-finansowych. Jeżeli więc chcecie zmienić pracę, udać się po podwyżkę, jeżeli macie ochotę zacząć jakąś nową aktywność zawodową, to wtorek będzie bardzo dobrym dniem na to, żeby zaczynać to wszystko, co związane ze sprawami finansowo-zawodowymi, ale również to wszystko, co związane ze sprawami domowymi, bo as monet również potencjał do domu daje, więc umowy, remonty, dogadywanie jakichś szczegółów, szukanie fachowców, udanie się po podwyżkę, wysłanie CV z dobrą energią do firmy, do której na przykład zawsze chcieliśmy się dostać, to właśnie ten wtorkowy dzień będzie niósł bardzo dobrą i pozytywną energię.
W środę księżyc przychodzi nam już do znaku ryb i zobaczymy, jaką kartę nam tutaj da. Sprawiedliwość. Bardzo dobrze, dlatego że dzień środowy jest dniem merkurycznym, więc dotyczy umów, dotyczy kontaktów międzyludzkich, dotyczy tego wszystkiego, co jest poruszaniem się, zdobywaniem, handlem. Natomiast przy karcie sprawiedliwości może być to po prostu w bardzo dobrej formie ogarnięte. Dlatego, że sprawiedliwość sama w sobie daje nam porządne umowy, ale jednocześnie wprowadza harmonię i zrównoważenie. Także myślę, że ten środowy dzień będzie w porządku. I jak widzimy, rycerz mieczy, as monet, sprawiedliwość, dosyć dobre karty już do środka tygodnia, czyli powinniśmy się ogarnąć i przestrzeń ogarnąć. Powinno być zupełnie, zupełnie w porządku. Czwartek. Znak księżyca w znaku ryb. Pamiętajcie, żeby w rybach na przykład niekoniecznie ścinać włosy, farbować włosy. Do tego najlepsze znaki zodiaku to jest byk, to jest lew, jeżeli chcemy, żeby nam się czupryna zagęściła. Także tutaj na pewno, no akurat wodnik, ryby nie są koniecznie dobre do pracy z naszą czupryną, więc tutaj jeżeli macie fryzjerów czy coś, ja wiem, że czasem się robi tak na ile staje czasu, ale jeżeli nie musicie się umawiać, to niekoniecznie, dlatego że są to raczej znaki, które nie służą takim sprawom pielęgnacji czupryny, natomiast z kolei służą sprawom pielęgnacji skóry chociażby, więc można to w dwójnasób wykorzystać. No i tutaj w czwartek również ryby, więc niekoniecznie bardzo dobry do tego znak. No i zobaczymy, jaka karta nam się tutaj wylosuje. Karta głupca, karta nowości, karta świeżości, karta zadowolenia czwartkowego. Pewne nowe aspekty mogą do nas przyjść. To są aspekty, które potem w długoterminowej wędrówce, jak gdyby jest to karta tarota, która może być pierwszą kartą tarota z cyfrą 0 pasującą do każdego etapu naszego życia, gdzie oczywiście drobne przeszkody, jak to w działaniach, że tam czasem czas, czasem ludzie, bo to wiadomo, ale przynajmniej te nowości do nas dążą, do nas przychodzą i można powiedzieć, że możemy czerpać pełnią życia, pełną parą. Głupiec daje nam świeżość spojrzenia również na pewne sprawy, więc myślę, że ten dzień czwartkowy również będzie dniem pozytywnym. Jeżeli chodzi o piątek, księżyc przechodzi do znaku barana, mamy pusty bieg księżyca od 14.53 do 15.04 i zobaczymy, jaka ta baraniczna energia księżycowa u nas będzie. Dziewiątka buław, znaczy karta pokazująca rezultat, w którym zwyciężamy. Przed zwycięstwem to trzeba trochę powalczyć, ale myślę, że wcześniejsze działania w tym tygodniu pokazujące dobre wiadomości w poniedziałek, potencjał do zbudowania nowej przestrzeni finansowo-zawodowej we wtorek, równowaga w środę, głupiec, czyli nowe aspekty w czwartek, spowodują, że w piątek możemy stanąć, obejrzeć się za siebie i powiedzieć, to był dobry i skuteczny tydzień, w którym zobaczcie, tutaj mamy faceta, który troszeczkę ran odniósł, bo same bandaże również się pokazują, ale jest w bezpiecznej sytuacji. Dzierży podporę, czyli ludzie nam również będą podporą, a za nim jest mur, który go ochrania, więc znajdziemy się w bezpiecznej, fajnej sytuacji po wygranej walce. W sobotę mamy księżyc w znaku barana już w pełni, no i nie mamy pustego biegu księżyca. Zaraz zobaczymy, jak będzie to wyglądało karcianiem. Król mieczy. Karta sobotnio oschła. Nie spodziewajmy się, że ta sobota będzie pełna imprez, spotkań, emocjonalności. Raczej będzie konkretna, konstruktywna i prostolinijna. Możemy spotykać ludzi, którzy podpowiedzą nam w pewnych sprawach urzędowych,
w pewnych sprawach formalnych, albo jak coś załatwić, albo znajdą na przykład rozwiązanie na takie rzeczy, które są generalnie proste, ale my tego rozwiązania nie widzieliśmy. Także tak to będzie wyglądało. I ten król mieczy zawsze wnosi pewną taką surowość w ocenach, w działaniu, ale to też jest dobra karta, tyle że nieemocjonalna. Ale nie każdy dzień emocjonalny być musi. No i mamy niedzielę, w której pusty bieg księżyca zaczyna się o 21:49, więc jak gdyby po wszelkich w ogóle naszych też magicznych działaniach, ponieważ przypominam, iż w niedzielę o 21:00 błogosławieństwo tygodnia na kanale Joanna Wiśniewska, teraz hrabina, ale potem jeszcze zmienimy nazwę, to takie myki są robione i działamy magicznie tam w niedzielę, także zobaczymy. Też księżyc w znaku barana. No i jedynie niedziela daje nam wypływ energii, słuchajcie. W niedzielę trzeba uważać na wąpierze energetyczne, ze względu na to, że siódemka mieczy zazwyczaj wnosi właśnie takie podczepy, takie, a wiesz, nie wiem, dzwoni koleżanka, która 15 raz nam opowiada, że mąż ją leje, ale nic z tym nie robi. Także możemy być twardzi i powiedzieć, albo się z tym pogódź, nie wiem, lubisz sadomaso, trudno. Ale przestań dobijać innych, dopóki nie zrobisz kroku ku wyjściu z problemu. Także tak. Natomiast siódemka mieczy też zawsze pokazuje, że w danych momentach trzeba grać zgodnie z pewnymi regułami. Więc jeżeli przyjdą do Was jakieś informacje, ludzie, osoby, coś się będzie działo, nie dawajcie od razu odpowiedzi, tylko dajcie sobie czas na przemyślenie. Dajcie sobie czas na przemyślenie po to, żeby ocenić w głowie, co jest właściwe, co niekoniecznie, czy to jest dla mnie dobre i dopiero dać odpowiedź. Takie postępowanie a propos właśnie odpowiadania później, że nie mamy obowiązku godzić się, wiecie na czym żerują ci wszyscy, którzy chcą, żebyśmy podpisali jakąś umowę, coś jak do nas dzwonią, na tym, że się tu i teraz zgodzimy i nie przemyślimy. Za każdym razem, jeżeli taka osoba do mnie dzwoni, to o ile już wcześniej nie mam przejrzanych ofert, bo wiem, kiedy mi się kończą abonamenty, to zawsze mówię, że ja sobie to przemyślę, jeżeli w ogóle zdołam porozmawiać, bo przeważnie mu życzę miłej pracy i się rozłączam, a właśnie, że sobie to przemyślę. To oni wtedy mówią, ale to jest jedyna oferta w swoim życiu, a ja mówię, nieprawda, dlatego, że w internatach ja sobie mogę wyszukać jeszcze znacznie coś lepszego. Także dajcie sobie zawsze czas na przemyślenie i to jest to, co zawarłam w filmie, do którego zapraszam, bo uważam, że jest filmem wartościowym na moim kanale na YouTubie o manipulantach. Też zawsze, bo manipulantem może być każdy, matka, ojciec, brat, siostra, syn, dziecko, o dzieci potrafią manipulować, mietek, partner, jeżeli coś jest narzucane albo od nas wymagane, pamiętajcie, żeby nie dawać ze strachu, że ktoś odejdzie, albo się obrazi, albo będzie mu nieprzyjemnie, odpowiedzi od razu, macie obowiązek, nie obowiązek. Macie prawo do tego, żeby powiedzieć każdemu, kto cokolwiek Wam proponuje, hello, hello, potrzebuję na to czasu do rana. Rano będzie odpowiedź. Ja nie mówię o ekstremalnych sytuacjach, oddać krew, bo ktoś umiera albo kogoś reanimować, bo wtedy ludzkim odruchem jest działanie od razu, ale pamiętajcie, że zawsze macie prawo do zastanowienia się. Jeżeli odsuniecie się ten krok od manipulanta, prześpicie się z propozycją, to wtedy może się okazać, że ona jest dla nas niedobra i możecie ją spokojnie odrzucić. Też nabieramy siły. Pamiętacie zawsze taki moment, kiedy ktoś Wam coś powiedział niemiłego, a Wy za godzinę wymyśliliście taką ripostę, że po prostu klękajcie narody, ale za godzinę. Dlatego, że właśnie na taki świeży, przemyślany umysł my lepiej myślimy. Dokładnie tak. Także dajcie sobie prawo zawsze powiedzieć, biorę to pod uwagę, odpowiedź będzie jutro. Po prostu i zwyczajnie. Słuchajcie, tak wygląda energetyka. Nie widziałam, żeby ktoś miał urodziny w tym tygodniu. Kasia, ale nie wiem, czy Kasia się zgłosiła. Ale to nie, Kasia wczoraj miała to i... Znaczy nie, to Kasia już jeszcze coś tam Kasia. Aha, a nie, żeś... Dobrze, słuchajcie, kto ma urodziny, to się zgłaszajcie. Dorota śledzi i szuka. Śledź i szuka, ja będę ten... Czyli zapalamy naszą świecę. Gdzie ja mam naszą świecę? Tu mam naszą świecę w moim kąciku. Anita ma piątego. Anita. Dobra. Zapalimy świecę. Anita zaraz zostanie obrobiona, że tak powiem.
Słuchajcie, jak co tydzień zapalamy naszą kawkową świecę, tak podgrzewacz, bo chodzi o ogień, przyzywamy żywioł ognia, żeby mnie się pseudo genialne wróżki przestały czepiać, że robię rytuały czy intencje na podgrzewaczach. Tak, bo po pierwsze teraz YouTube będzie widział wizyjnie, one mnie się mieszczą w kamerę, a po drugie jest to kwestia ognia, a nie kwestia tego, że jest wygodniejsze. Jak będę potrzebowała robić rytuał pod tytułem zrobię zdjęcia, wizyjność, czarne koty i szklane kule, będę robiła na rzeźbionych ręcznie, na nogach młodych kubanek, tulane świece, cerkiewno-woskowo-świnte. A tak to jadę z ogniem tam, gdzie ten ogień jest. Żywioł ognia jest w podgrzewaczu również. Voilà, dobrej wiedźmie, wystarczy zapałka. Także moi kochani, zapalamy te świece, przyzywając cztery żywioły, nie tylko żywioł ognia, do tego, by prowadziły nas w tym tygodniu, by dodawały nam sił, dodawały nam możliwości. Jest to nasza intencja, moja intencja, pod którą każdy może się podłączyć, byśmy byli silni, mocni, pozytywni i ze swoim zdaniem. Tak, w tym tygodniu nasze zdanie, nasze możliwości i wzmacniamy siebie w decyzyjności i możliwościach. Taka poniedziałkowa intencja na cały tydzień. A my mamy urodziny. Najpierw mamy panią Anitę, tak? Anita, w tym tygodniu. 5 sierpnia, tak jest. Dobra, Anita. Zobaczymy, jak postępować, takie przesłanie, jak postępować w tym roku, co by się dobrze działo. W głowie, w sercu i w działaniu. Już patrzymy. W głowie. Królowa Pucharów. W głowie należy kierować się zdrową emocjonalnością. Popracować należy z syndromem energetyką matki. Jeżeli jest pani matką, to jako przerobienie swojej osoby. Jeżeli nie, to jako przerobienie osoby własnej matki. Pamiętajcie, że nasi rodzice są tylko ludźmi. Jakkolwiek by nam nie wtykano, że mamy ich wielbić, możemy ich wielbić za to, że są naszymi rodzicami i kropka. Jeżeli jest coś negatywnego w naszej rodzinie, ja już nie mówię o patologiach, pamiętajcie, że nie macie obowiązku czcić ojca swego i matki swojej. Nie dajcie sobie wmówić tych staroizraelskich prawd, dlatego że na szacunek zasługują ludzie, a są to tylko ludzie, którzy na ten szacunek zasługują. Jeżeli jesteśmy więzieni, traumowani, możemy szanować jako rodzic, bo urodził, nie mamy więcej obowiązków. I takie macierzyństwo należy w pani głowie przerobić. Co mamy w sercu? Walka, ale walka, która jest konstruktywna. Czyli trzeba będzie dobrze rozważyć, które rzeczy są ważne i w co warto włożyć energię. Tak, żeby skonstruować konstrukt, a nie po prostu walczyć z wiatrakami na prawo i lewo, buntować się dla buntu. Nie, ma być konstruktywne działanie. A w działaniach wisielec. Bardzo dobra rada, bo jeżeli już włożymy energię w to, co jest warte naszej energii, to jeżeli coś nam nie idzie, to karta wisielca mówi tak, zrób krok do tyłu i popatrz, które imperia runą, które imperia się wykończą, a ty pójdziesz tam, gdzie będzie dobrze. Dać wykończyć się pewnym rzeczom samemu. Takie przysłanie dla pani. Trudnawe, bo dużo pracy nad sobą. Kogo tam jeszcze mamy? Tutaj mamy Kasię i widzimy Lewandę. Kasię jeszcze. Kasia tak? Nasza drugiego. Wczoraj, to nie mogę. Znaczy? Bo to było wczoraj. A to już od dzisiaj, a to nie mogę. To już nie przeszło? To już przeszło. To już zrobimy prywatę. Znajomości? Znajomości to zrobimy prywatę. Czyli mamy... Wiedźma, Lewanda, Monika. Wiedźma. Tak jest, 3 sierpnia. Wiedźma, Lewanda, dobra. Dobra, już patrzymy. Bądź iskierką wszechświata, która zaciesza się na wszelkiego rodzaju drobnostki. W drobiazgach kryją się większe rzeczy i tutaj tak naprawdę przy tych drobiazgach mamy dużo radości i zadowolenia. Także cieszyć się drobiazgami. Jeżeli chodzi o sprawy sercowe,
to przy Asie Monet należy bardzo mocno budować swoje imperia, mieć wielkie plany domowo-zawodowe, dlatego że one mogą się pięknie realizować. Dać sobie możliwość zrealizowania swojego własnego potencjału. Natomiast jeżeli chodzi o działanie głupiec, idź w nowe drogi, nowe ścieżki i nowe poznania, bo mogą one bardzo dobrze zaskutkować w przyszłości. Także bardzo ładnie to wygląda. Kogo tam jeszcze mamy? Kasia, ta lawanda. No, aha, trzy osoby były. Dobrze, jeżeli ktoś jeszcze ma urodziny w tym tygodniu, czyli od poniedziałku do niedzieli, to zapraszam bardzo serdecznie, a ja Wam opowiadam o ogłoszeniach wiedźmofialnych. Tutaj Antosia pyta, czy świeca na tydzień już była. Była. To jeszcze Małgosia się zgłasza. Jeszcze Małgosia się zgłasza. Mam w niedzielę, to w takim razie z 9. Tak, tak, do niedzieli. Do niedzieli. Tak jak, słuchajcie, do kawy po prostu, tak? Od poniedziałku do niedzieli. Od audycji do audycji. Tak to wygląda i bywa. Małgosia przesłaniem. Kasia się jeszcze zgłasza z trzeciego, czyli z dzisiaj. Dobra. Dobra. Małgosia. Twój mózg jest nieco chaotyczny, ale musisz nauczyć się wychwytywać dobry środek z tego chaosu. Czyli jeżeli nawet nie do końca wiesz, w którą stronę podążyć, to przy piątce monet próbuj wszystkiego nie na siłę. Bo siłowe rozwiązania tutaj akurat dobrze nie będą wyglądały. Niemniej, jeżeli spróbujesz, ja się śmieję, jazdy konnej, gry na skrzypcach, nordwalkingu i tańca na róże, to się w pewnym momencie okaże, co jest dla Ciebie dobre. Czyli daj sobie możliwość próbowania, ale nie walki na siłę, bo może pomyślałaś sobie, że będziesz świetną sztangistką, a się okaże, że nie masz do tego potencjału, tak? Czyli tutaj poszukuj tego potencjału, nie walcząc z własnymi, Bóg wie jakimi, granicami. Bądź w sercu otwarta na zakończenia pewnych spraw, ale i świadoma nowych początków, że jeżeli się wykończy pewne rzeczy, to się pewne rzeczy również nawarstwi. Także tutaj to na pewno. A w działaniu, znowu dwójka monet, to nie jest karta stabilizacji, to nie jest karta pre do przodu, bo mam jeden cel, to jest karta tutaj popróbuję, tam popróbuję i zobaczymy, gdzie się ścieżki otworzą. Czyli ten Twój rok jest po to, żeby poznać, gdzie i co można zrobić. O, dokładnie tak. I Kasia, tak? Tak jest, Kasia. Trzeciego. Jest Kasia jedna trzecia. Dziewczyna. I się dużo obrodziło. Dużo obrodziło. Tak. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, bo to przesłania są. Kasia. Ja bym nie wychwyciła sama. Dobrze. W głowie. Pamiętaj, że wszystko, co robisz ze 150% wysiłkiem, ale w radości, przyniesie 200% efekty. Także pamiętaj o przesycie, przemożnościach, przerobieniu i przeradości. Przede wszystkim przeradości. Rób to, co Cię zadowala. W sercu zachowuj się tak, jakbyś już osiągnęła materialne sukcesy, dlatego że ja z tym prawem przyciągania i ten sukces, coś tam, to mam swoje zdanie, ale jedną rzecz wiem, że jeżeli zachowujemy się tak, jakbyśmy już coś mieli i posiadali, to to do nas szybciej przychodzi, bo to czujemy. Nie chodzi o to, żeby się bujać i afirmować, bo to czasu, życia braknie, to trzeba robić. I spełniać marzenia, a nie je tylko wymyślać, ale to jest właśnie droga do marzeń. I działanie, tak jak to pole za mną, w rycerzu monet, zasiejesz i zbierzesz. Więc zasiewaj, nawet jeżeli ma być to tu ziarno, to zobaczę, tam zobaczę, zobaczymy, co wyjdzie, to po prostu pracuj nad tematami. Pracuj nad tematami. I siostra Uli, Dorota z siódmego. Siostra Uli, Dorota. Siostra Uli, Dorota. Wiedźma się śmieje, że wysyp lwów. Po zimowym dogrzewaniu. W sumie ma to sens. Ma to sens. Dobra.
Mamy tak. Bądź iskierką wszechświata, która rozświetla cudze mroki. I nie chodzi mi o to, ja was nigdy nie namawiam do samoudręczenia. W życiu mi nie chodzi o to, że macie ratować każdego kluska, który nie wie, jak się nazywa. Tylko chodzi o to, że macie świecić, błyszczeć i dzwonić i olśniewać otoczenie swoim nieodbitym blaskiem. Słońce to nie jest księżyc. Słońce świeci wewnętrzną radością. Księżyc odbija. Nie lubię ludzi księżyca, dlatego że nie lubię, jak się ktoś wyświeca, bo ja znam mecenasa. To jest człowiek księżyc. Jestem mecenasem. To jest słońce. Także nieznajomości czynią człowieka. W tym świecie wiadomo, jak to działa, ale tak. Dobra. Bądź kreatorem swojej rzeczywistości, drugi wielki arkan. Jeżeli coś zamierzasz, to po prostu rób. Bez zastanowienia. Masz ku temu wszelkie narzędzia. I walcz o swoje. Tak na polu bitewnym, po prostu na polu bitewnym. Walcz o swoje. To jest takie proste przysłowie. Kto tam jeszcze? Wsio. Wsio. Wsio na razie. Jakby ktoś jeszcze miał urodziny i sobie przypomniał w tym tygodniu. Komu innemu zawsze stawiam, tylko za pozwoleniem trzeba pytać, żeby nie było. To stawiam, zabrzmiał. Stawiam karty, doprecyzuję, za pozwoleniem. Dobra. Słuchajcie, z ogłoszeń wiedźm ofialnych jest tak, że w tym tygodniu w sklepie Pentagram jest tydzień, w którym lokujemy produkt pod tytułem skrypt runiczny. Miałam w ogóle tutaj na tło dać skrypt runiczny, ponieważ iż w Lamas wyszedł nam tak piękny skrypt runiczny na nadchodzący rok, na bogactwo i w ogóle kto jeszcze nie zrobił Lamas, ja wiem, jest po Lamasie, ale narysujcie sobie ten skrypt, zadziałajcie, bo jest po prostu cudowny. Ale gdyby ktoś chciał indywidualny skrypt na prawie cokolwiek, bo są rzeczy, na które się nie zgodzę, typu skrypt na przyciągnięcie Wojtusia, bo tak, bo ja chcę. Może być na dobrobyt, zdrowie, pójście w biznesie, nowy biznes, stary biznes, dobrą współpracę, przyjaźnie, na wiele rzeczy, tylko na kilka ja tam będę, ale to wam powiem, że nie, koniec. Ale reklamujemy i lokujemy produkt sklepowy, jak wejdziecie na profil Pentagramu, będziecie wiedzieć, właśnie skrypt malowany. Nad tymi skryptami, których nie ma dużo na szczęście, bo bym nic nie siedziała, tylko malowała i nie robiła, których nie ma dużo, ja siedzę osobiście, czyli wybieram runy, maluję, Dorota potem laminuje i wam wysyła po prostu. Także w ten sposób. Także jak zajrzycie do sklepu, tam nie, że jest promocja, ja promocji nie robię. Ja mam ustalone ceny. Jeżeli mogę co zrobić z cenami, to tylko podwyższyć. Taką mam zasadę, ale promuję. Nie robię promocji, ale promuję w tym tygodniu skrypt runiczny. Także można się w niego zaopatrzyć. Oczywiście są wersje skryptu drewniany i rysowane, natomiast skupiamy się na rysowanych. Dawno się na nich nie skupialiśmy. Oprócz tego możecie przejrzeć sklepowe rzeczy, ponieważ iż cały czas coś tam się zmienia. I co się doda, bo w tym tygodniu dodadzą się dwie rzeczy. Po pierwsze doda się webinar klątw i uroków. Na czym polegał ten webinar? Około godzinki porozmawiałam z wami w zasadzie, na zasadzie monologu a propos klątwa, urok, złorzeczenie, negatywne energie. A potem był zrobiony rytuał, który jest mocnym rytuałem, dlatego że 50% uczestników zgłaszało mi sensacje żołądkowo, żyganiowo, sraczkowo, bólowo, głowowe, czyli oczyszczenie zewnętrzne, wewnętrzne, zewnętrznie się uzewnętrzniło. Także myślę, że rytuał jest bardzo dobry, przetestowany na grupie królików doświadczeń. Żartuję, wiem co piszę, ale w każdym razie efekty są, więc warto sobie już jak gdyby można będzie w tym tygodniu zakupić sklepowo. Oczywiście dla spóźnialskich jest droższa cena, dlatego że my mieliśmy jako pierwsza grupa po 50 zł, a teraz będzie po 100, jak to webinary u mnie na sklepie w zwyczaju są. Czyli taka cena. Produkt elektroniczny, dostajecie link do tego rytuału, on jest aktywny przez jakiś moment i lecimy dalej. Także taki rytuał super. Kiedy kurs tarotowy, pyta się. Słuchajcie, teraz to będzie kłopotliwe z lekka, ponieważ jesteśmy w trakcie organizacji pracowni. W
tejże pracowni będzie miejsce, w którym można będzie nagrać na fajnym tle jakiś film na przykład, bo wszystkie moje pomieszczenia charakteryzują się tym, żeby na jakimś tle nagrać film. Potem będzie wszystkie rzeczy do sklepu, czyli to, co trzeba zapakować, pudła, wstążki, bibułki, olejki, sole, zioła, miejsce na robienie, soli, ziół, olejków i przede wszystkim węzłów i również żadanic, z czego się cieszę, dlatego że nie miałam po prostu gdzie wykonywać żadanic. Natomiast przygotowanie takiego miejsca wymaga przeniesienia miliona rzeczy. A to się będzie z kolei łączyło z tym, że będę przygotowywała gabinet do stawiania kart. Miejsca, gdzie przez 15 lat nie było remontu żadnego, więc tapety trzymają się na słowo honoru. Są oczywiście brudne, no wiecie jak 15 lat pomieszczenie nie tyle zaniedbane, co po prostu niezadbane na tej zasadzie. Więc łącznie z tym, że tam, bo wiadomo, ja tam robiłam webinary i kursy, to łącznie z tym, że ciężko będzie zorganizować komputer, który by gdzieś stanął i można zrobić kurs. Więc kolejny kurs czy kolejny webinar zależy od tego, kiedy się wyrobię, żeby postawić komputer. A chciałabym, bo tam są dwa małe pokoje, no ja mieszkałam w 36 metrach, zawsze Wam to mówiłam, więc tam są dwa małe pokoiki. W jednym chciałabym zrobić pokój, w którym postawię komputer i mogę robić programy, webinary, kursy online, dokładnie, a w drugim postawić stół, dwa krzesła, gdzie mogę postawić kartę. Tylko że wymaga to logistyki totalnej, położenia tych tapet, zorganizowania przestrzeni, więc ja przypuszczam, że coś zrobię, nawet jeżeli miałabym zrobić tutaj z domu, tylko też muszę jakoś, nie wiem, jakim sposobem, no z widokiem pod tytułem na stół, bo nie mam tutaj dwóch kamer i tego nie podłączę, tam mam te dwie kamery. Także cała logistyka. Kiedy będzie kurs, nie mam pojęcia, dlatego że muszę po prostu pod swoją pracę przygotować pewne rzeczy, czyli rozdzielić, bo wiecie, my z Dorotą jak gdyby pracowałyśmy w 36 metrach na zasadzie sklep, gabinet, studio. Teraz mam możliwość, żeby sklep i pracownię w jednym miejscu, muszę ogarnąć tapetowo. Po prostu, to nie będzie na szczęście wielki remont, bo kable tam są, światło działa, rury chodzą, ale z drugiej strony łazienka, którą jeszcze moja mama robiła, a ja miałam wtedy lat 15, to jest 25 lat temu, tak mieszkałam, także słuchajcie, no ale trzeba to poogarniać po prostu, więc dlatego, jeżeli będą jakieś webinary, czy cokolwiek, to przypuszczam, że będą w warunkach pod tytułem tak jak nagrywam poranki z wróżką, wieczory z wróżką, kamera na stół i trudno. Ważne, żeby było słychać na tej zasadzie, bo ciężko będzie to zrobić inaczej. I słuchajcie, no roboty jest w ciort, trzymajcie kciuki za łatwość. Z tego względu, że jeżeli to już zostanie zrobione, to tak naprawdę mam miejsce pracy, takie normalne, gdzie nie na stole i ołtarzu, na którym stawiam karty wróżka, mogę postawić karty, mam możliwość nagrania filmów na jakimś tle i możliwość trzymania wszystkich wstążek w jakimś miejscu, więc tak naprawdę dokładnie. Małgorzata mówi, a propos tła, co to jest jak z obrazów Chełmońskiego? Otóż to jest Podlasie. Była, zrobiła zdjęcie i se na tło dała. Także tak. Jak z obrazów Chełmońskiego, mogę się tu Wam położyć jak na łące z tym w ręku jeszcze jakiegoś pimpka i kota wpuścić i będzie robił za tego czornego pieska. Także tak. No i właściwie to Wam chciałam, bo mam jeden z punktów, tworzy się pracownia i tutaj samo to wyniknęło. No tworzy się pracownia, jestem piekielnie zadowolona. Co prawda, wiecie, jestem tak zadowolona, że jak w sobotę, bo to trzeba wszystko wymyć, wyczyścić, przynieść, wynieść, skręcić regały w ogóle, więc jak w sobotę przypiliłyśmy trochę, żeby coś ogarnąć, w ogóle jazda samochodem, noszenie tych pudeł sklepowych, to wszystko, to wczoraj jak szłam do Katarzyny na urodziny na czwarte piętro, to tylko czułam wszystkie nogi i pachwiny po prostu, nie, bo kręgosłup wysmarowałam, więc bolało. Także słuchajcie, no roboty jest w ciort. Ja wiem, że Wy widzicie generalnie
tyle co na wizji ja jestem, tak? Siadam rano, siadam po południu i tyle pracy. Ale tak naprawdę, wiecie, bardzo dużo się dzieje przestrzennie, bo żeby polepszyć komfort pracy, polepszyć odbiór możliwości, wysyłki, pakowanie, to jest bardzo dużo jakby backstage'u. I o tym backstage'u na kawkach mówię, bo kawka po to jest, żeby normalnie się pochwalić. Dokładnie tak. Lolka mówi, że trening wyszedł jak ta lala. No ja od 2 lat pudła noszę. To tak jak ci Indianie, co od 3 lat chrust zbierają, słuchajcie. Po prostu tak, dlatego że jak tutaj był stary dom, to na przykład mogłam rozgruzować do piwnicy świece. W sensie figuralne, zielone, czerwone, niebieskie. Tak robię rytuał na świecach, nie tylko na podgrzewaczach. Ale autentycznie do kamery i wizyjnie to tylko podgrzewacz. Zresztą przy 30 stopniach, sorry, nie będę się obstawiała świecami. Ale właśnie mogłam pogrupować olejki. I to wszystko trzeba było spakować i wywieźć do tej jeszcze brudnej, zaniedbanej, remontowej piwnicy. Także słuchajcie, no ja się śmieję, że od 2 lat faktycznie nic, tylko pudła noszę, ale to przyniesie efekty, to da wygodę, to da większe możliwości, więc myślę, że ja będę bardzo zadowolona, bo będę mogła pooddychać, a Wy też będziecie zadowoleni, bo to myślę, że więcej rzeczy da się zrobić, tak? Jak będzie ustawione studio, to webinar, kurs, tak? Ja jestem przygotowana, mam wszystko w głowie, mam wszystko zapisane, tylko miejscówki potrzeba. Także naprawdę strasznie się cieszę i najbardziej to ja czekam na te żadanice, które uwielbiam robić, ale po prostu nie było gdzie, nie było jak, chociaż było z czego. To dokładnie to. Nie wiem, woreczki na karty, obrusy magiczne, słuchajcie, maszyna do szycia, pracownia, tam się będzie działo naprawdę fajnych spraw, a myślę, że spod dobrych rąk, więc niech się energetyka zadziewa. Tyle, że trzeba na własnym grzbiecie to wszystko przenieść, bo nikt za nas tego nie zrobi. Więc jakby ktoś potrzebował specjalistów od skręcania regałów, to jesteśmy. Wszystkie drewniane już wiem, jak skręcić, wszystkie żelazne już wiem, w którą stronę, jak zadziałają, jak je rozłożyć, jak za wysoki podzielić na 2, wszystko wiem. Cały meridian mnie tutaj boli, dlatego że krętarka nie dała rady z tego względu, że nie dała rady. Trzeba było obcęgami z jednej strony tą nakrętkę, śrubę z drugiej strony śrubokrętem. Dorota trzymała obcęgi, ja śrubokręt, cały meridian od śrubokręta po prostu, te ręce, które leczą. Także jakby ktoś chciał rady bez papierka i instrukcji, jak skręcać regały, no. Jesteśmy. Jesteśmy, dokładnie. Możemy potem na tym zarabiać. Będziemy skręcać meble z IKEA i z Leroy Merlin i z Castoramy. To dokładnie tak. Dobra, z ogłoszeń. Dzisiaj jest pełnia. Pełnia jest dzisiaj. Super pełnia, podobno największy księżyc w tym roku, ale to tak zupełnie czasem słyszę, więc jak tak poczytam, to tak trochę nie wierzę. Ale w horoskopie była piękny trójkąt, coś do czegoś jakieś takie, jakiś półkrzyż był, podobał mi się wizualnie ten horoskop. Dzisiaj nie znam, ja nie jestem astrolog, ale tak spojrzałam intuicyjnie, sobie myślę, fajne te, czy fajna pełnia. Można się zapisywać, dajmy na to do godziny 20, dłużej nie, na rytualezotarot@gmail.com, data urodzenia w sensie roku i imię, koszt 22 zł, pod filmami na YouTubie to konto firmowe, na to konto wysyłać. Moje działania na to konto firmowe, tak? Dobra. Jest bardzo mało ludzi, bo zapominałam przypominać, bo te pudła i wakacje i wszystko i naraz, także tak. Także Wam przypominam, po pełni można się zapisywać na NUF, aczkolwiek po pełni, od jutra, bo ja lubię mieć koncentrację energii na jedno, oddech, koncentrację energii na drugie. Wszystko po kolei, także możecie się zapisywać. Rytuały nowiu i pełni są u mnie płatne, 22 zł. Bądźmy szczerzy, że to ani dużo, ani mało, ale sukcesywnie to tak jakby potężnie, na przykład przez rok, działać energetycznie. Pytanie do Wiśniewskiej, jak skręcić szafę pak z IKEA? Ciekawe, czy z patelą też się da. Nie wiem, jak wygląda szafa pak z IKEA, jakbym zobaczyła, to bym pewnie już skręciła. Geniusz skręcający wszystkie wkrętarki i śrubokręty moje, także super. Pamiętajcie o konkursie wakacyjnym. Mam chyba ze 4 Wasze prace. Na razie, wakacje jeszcze się nie skończyły. Konkurs wakacyjny polega na tym, że jeżeli rzeźbicie w drewnie
jeżeli robicie na drutach, jeżeli kleicie kamyki do kamyków, jeżeli malujecie, jeżeli grafikujecie, rysujecie, kleicie, cokolwiek, praca tematycznie magiczna, wysyłana do mnie i robimy losowanko niespodzianki produktowo-produktowej. A może i się coś dokupi magicznego, kto wie, bo to różnie u mnie bywa. W każdym razie losowanko będzie z takich prac, tu się bawimy magicznie, a przy okazji się poznajemy, dlatego że te prace będę również pokazywać. Mam, tak jak mówię, ze 3 czy 4, ale jedną już Wam pokazywałam, taka piękna, skrzatowa w koszyku, czarownica, taki skrzatek, stoi na schodach razem z panem skrzatkiem i mamy już parę, więc wszystko jest, bym powiedziała, pisowsko poprawnie. Mamy parę płci żeńsko-męskiej, także jest spoko, skrzat ma skrzatową, niech i tak będzie. Jesteśmy bardzo tu poprawni, żeby nie było potem, że nas zdejmą programy. A w czwartek na sklep wejdzie... Uwaga, kto zgadnie co? O, może tak. Co wejdzie w czwartek na sklep, co czasem wchodzi, ponieważ iż może. I się już zrobiło. Produkt rozchwytywany, dokładnie tak. W czwartek wejdzie na sklep, bo już jest zrobione. I właśnie to jest to, że teraz będzie gdzie robne, teraz, za chwilę. Jasnowic. Wiśniewska jest dobra na wszystko, na smutki i stopę za niską i deszcz przywoła rozpali ognisko. Wiśniewska jest dobra na wszystko. Klątwunie nie, sól. Dobrze, mamy, Malgora zgadła. Dokładnie. Tak, do końca sierpnia można wysyłać pracę. Olejek Afrodyty, dokładnie tak, wejdzie na sklep. Olejek Afrodyty nie. Nie olejek, sól. Olejek jeszcze sól, nie. Olejek jeszcze nie. Olejek, nie, olejek Afrodyty to był raz. Ale to był po walentynkowej, bo tak, to, wiecie, to jest ten sól Afrodyty, sól miłosna wejdzie, sól miłosna oczywiście, sól cudowna, magiczna, miłosna. Pudełko jest na sklepie, właśnie chciałam o nim przypomnieć, że iż czakralny jeszcze mamy, tak, chyba, jeszcze nie? Tak, jeszcze jest parę sztuk. Jeszcze parę sztuk jest. Czakralny będzie wykonany na koniec sierpnia, który nie wiem kiedy przypada, aczkolwiek jeszcze nie jestem w szkole, więc obojętnie kiedy przypada, będziemy robić. Także możecie jeszcze kupować, nawet nie wiem ile zostało. Masz na koniec sierpnia, kiedy jest? Koniec sierpnia jest, kochana, w niedzielę. W niedzielę 30. O, ostatnia niedziela 30. będziemy wykonywać. Poniedziałek, nie, ale to już jest poniedziałek. Dokładnie. Także tak. I cudna sól wejdzie, dlatego że już się zrobiła, przewróciła, zmacerowała, wyczarowała, wysłoiczkowała, przerobiła. Także już może wejść. O, ptaszki, pterodaktyle, jak miło. Że się przerobiła. 30 będzie pudełkowy, także nam trochę jeszcze sztuk zostało, możecie zakupowywać. Już do połowy sierpnia będą wysyłki, potem rytuał będzie zamknięty, bo musi dotrzeć. A 2 tygodnie na zagranicę, jeżeli ktoś jest z zagranicy, to jest po prostu minimum. Meliska mówi, sól jest wspaniała, polecam każdemu. No, to jest takie, mówisz, masz, nie? Sól jest, tak. I chciałam Wam bardzo mocno podziękować za rytuał Lamas. Były dwa, był pudełkowy i dla grupy. Ten dla grupy, znaczy pudełkowym zawsze jestem zachwycona, bo są to bardzo fajne energie w bardzo ścisłym gronie. No to jest taka medytacja, rytuał i w ogóle jest fajnie, to zawsze. I bardzo dziękuję za wykupienie pudełek, bo to jak gdyby fajnie można zrobić pracownię, wiecie. Nie dajcie sobie wmówić, że kasa nie jest potrzebna. Trzeba robić dużo fajnych rzeczy i za fajne pieniądze, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żebym ja miała, wy byście mieli i żeby wszystko działało, także nie dajcie sobie mówić. Ja za te pudełkowe bardzo mocno dziękuję, było super, super, że wszystko wykupiliście co do jednej sztuki, więc genialnie. Za rok będzie kolejny dobrobyt i w ogóle, ale zachwycona jestem również tym rytuałem dla grupy. Zachwycona jestem, dlatego że to oczywiście krótsza forma, więcej ludzi, trochę hejterków może być, jakiś tam, no wiadomo, otwarty kanał, ale w krąg nikt nie wejdzie. Także pamiętajcie, nic złego nie wejdzie. Coś nam się rusza na półce. Czyżby kot? Nie wiem. Albo znowu duchy książki zrzucają. Kot. Lubią. Kot, wiesz? Patrz, kot idzie mi wszedł na moje te. O, na ołtarzyk. Ha, super. Kot na ołtarzyku. Nie widać, bo mam blueboxa. I piękny wyszedł skrypt runiczny. Namawiam Was, jeżeli ktoś nie zrobił tego rytuału, jeszcze zrobić.
napisać ten skrypt na ten rok czasu. Rewelacja. Małgorzata się pyta, czy mabon będzie. Otóż mabonu pudełkowego nie będzie z tego względu, że generalnie jest to też rytuał dożynek i dobrobytu, ale oczywiście będzie dla grupy na YouTubie. Tak po prostu, na grupy na YouTubie. Także tutaj widzę, że Wioletta była pierwszy raz, było cudnie, było mega, dziękuję. Jest mega, a czakralny polecam. Ten czakralny robimy, znaczy w tamtym roku był dwa razy robiony. Grupa Wiśniowych Sadów robiła co miesiąc razem ze mną. Teraz też od września zaczniemy co miesiąc. Właściwie oni to dostaną też link do tego, że już sobie w sierpniu zrobimy, bo czemu nie, mamy taką ciągłość. Jest fajny ten czakralny, bo to nie jest ten czakralny, który mam na YouTubie, bo to jest taki prosty, a ten jest taki naprawdę mocny. Także polecam serdecznie, również ten pudełkowy, jeszcze dwa tygodnie do zakupu, potem zamykamy, jak będą wykupione. Ja zawsze tak, wiecie, to jest takie bicie rekordów, nie? Czy wszystkie będą wykupione? I przeważnie są wszystkie wykupione, nawet żeśmy manewr zrobili, znaczy ja zrobiłam osobiście, na tym lamasowym, teraz mogę już się po lamasie przyznać, zamiast wpisać odpowiednią liczbę sztuk, którą zawsze wpisujemy, bo mamy założenie na rok. Pamiętajcie, że u nas jest tak, że już w rok wcześniej wiemy, ile będziemy chcieli zrobić w danym momencie i się przemyknęłam na klawiaturze o cyfrę więcej. Czyli na przykład jak chcemy mieć 30, to ja zawsze wpisuję tam 29 z tego względu, że jeden dla mnie, to wpisałam 39 i wyobraźcie sobie, że byliśmy w szoku, ale poszło. Przypadeczek. Grzesiu nam uratował. Grzesiu nam uratował dupy, bo nam szybko dorobił te nasze artefakty. A to moje, wiecie, 2-3 kliknęłam, nie spojrzeliśmy i po prostu. A Małgorzata mówi, bo mabonowe ludziki trzeba zrobić. No dokładnie, no mabonowe ludziki muszą być. To jest staroświecka tradycja. I pamiętajcie, że we wrześniu, teraz jeszcze jest wakacje. Chce ktoś poskręcać regałki? Wakacje są. To jeszcze nic nie robimy. Ale we wrześniu będziemy mieli 14-dniowy rytuał oczyszczający. W październiku 14-dniowy rytuał przyciągający. W listopadzie mamy chyba oddech. Chyba nic nie było. W grudniu zaczyna się vlogmas. I w ogóle w grudniu, to będzie szaleństwo, w grudniu zaczynają się również na nabór do grupy Wiśniowych Sadów. Tych grup nie połączę, dlatego że my tutaj się bardzo mocno poznaliśmy, stworzyliśmy wspólny krąg, stworzyliśmy wspólną energię i tego nie chcę mieszać w tej grupie w tym roku. Natomiast chcę dać szansę nowym osobom, które przerobią to, co na moich króliczkach doświadczalnych już też przerobiłam. Te pierwsze rzeczy to zawsze króliczki doświadczalne, ale myślę, że człowiek też z taką energią nie taką wchodzi, więc to jest fajne. Także będzie na pewno nabór do nowych wisienek, do innej grupy. Cały czas mam dylemat, co zrobić tutaj, bo też nie chcę, jakby drugi rok nie mam co już przekazać, działać ciągle tak samo jak ten. Grupy jako takiej nie zamknę, natomiast po prostu będzie już taka niekoniecznie działająca, może tam od czasu do czasu. VIP-y. To już będą VIP-y teraz, dokładnie tak. Natomiast, no wiadomo, czat tam grupa może zostać. Właśnie będzie nabór na nowe wisienki, które od początku dostaną instrukcję, jak pracować magicznie, bo na tym u mnie polegało założenie, że wprowadzę w pewien świat magiczny, pokażę, jak działać, że można w prosty sposób pewne rzeczy robić i idźcie dalej i czyńcie. Dokładnie tak. Na swoją korzyść. Czy rok numerologiczny nam się w końcu sierpnia nie kończy? Właściwie to w nowiu wrześniowym, który jest nie wiem kiedy, ale tak. Natomiast właśnie nie wiem, czy będę stawiała horoskopy. Słuchajcie, nie wiem, bo jak miałam czas stawiać horoskopy, bo nie miałam remontów, to mogłam, no bo to jest nagranie filmu, to nie jest taki hop-siup, a miałam ich wtedy koło 80, prawda? No trochę tego było. 80 horoskopów. Nagrać osobno i wysłać, więc nie wiem, czy w tym roku przy tych wszystkich przenosinach to zrobię. Zastanowię się, może dam ograniczoną liczbę, po prostu, żeby się wyrobić nawet 30 chociażby jeden dziennie w tym wrześniu. To jeszcze pomyślę, więc to też będzie kwestia załapania się, że tak powiem. I może tak zrobię, bo jeden dziennie to będę w stanie usiąść, nagrać, ale nie tam 80, nie, żeby się wyrobić. To po prostu było szaleństwo.
Co już nie mówię, że kiedyś miałam jakieś takie bardzo tani, taki coś tam było i byłam chyba 200 miałam. Ja po prostu tak, nic nie robiłam, normalnie. Tylko nagrywałam i dostałam świra, więc to też nie duże o to chodzi. Oczy były i ojej. Tak, ale na pewno nie przy tych wszystkich transformacjach pudełkowo, garażowo, teraz trochę inaczej się różnych. Żyje, no. Dużo jest do robienia po prostu tak fizycznie, ja bym chciał na siłownię, tak? Ale myślę, że zrobię... Melska mówi, prosimy o horoskop dla poszczególnych liczb. Taki horoskop ogólny, typu wrzucony na kanał, zobaczę. Zobaczę, ale to już jak kota sprowadzimy. Będziemy kota sprowadzić, nie pytajcie. Nie pytajcie, to też będzie... Oj. To będzie akcja. Oj, akcja. To na pewno coś tam pomyślę, ale mówię o indywidualnych, które zrobię pewnie ograniczoną liczbę, tak żeby jeden dzień nie i żeby we wrześniu się wyrobić, bo inaczej nie da rady. A niestety, premium w zeszłym roku fajny był, oczywiście, że fajny był. No właśnie w zeszłym roku nie było tyle noszenia różnych rzeczy. No ale wiecie, dobra. Trzeba zrobić i coś dla ducha, i coś dla ciała. Dobrze, moi kochani, 50 minut tutaj się wywnętrzniam, to już chyba dość. Dziękuję Wam bardzo za bycie i uczestniczenie. Kolejna kawa jest za tydzień, jak oczywiście internet nie wysiądzie i wróżka też. Zamykam teraz i żegnam moich kochanych widzów YouTube'owych. Poczekajcie chwilkę. Pożegnam.